22 marca w Zespole Szkół w Gromniku już po raz kolejny społeczność szkolna w ciekawy sposób obchodziła pierwszy dzień wiosny. Podczas tego dnia uczniowie mogli zaprezentować różne formy dbania o środowisko oraz jak należy zdrowo się odżywiać. Jest to dzień, w którym cała szkoła zaangażowana jest w kilka projektów nawet. W tym roku jest to projekt Żyj smacznie i zdrowo oraz projekt Środowisko ponad wszystko. To projekty związane z, jak sama nazwa mówi, z ekologią, ze zdrowym odżywianiem, zdrową żywnością, z troską o środowisko, z troską o naszą ziemię. Oglądaliśmy już przed chwilą podsumowanie projektu Środowisko ponad wszystko. Jest to projekt uczniów klasy drugiej. Projekt, który normalnie w programie gimnazjalnym drugie klasy realizują. Oczywiście projekty wybrane przez siebie. Ta grupa realizowała projekt dotyczący fotowoltaiki. O ekologii się dowiedzieliśmy i o fotowoltaice, że można na tym zaoszczędzić prąd. W jaki sposób należy dbać o środowisko? Należy nie wyrzucać śmieci na ziemię, no i wyrzucać do śmietnika. Czy takie apele według Was są potrzebne i podobają się Wam? Tak. Co się z niego dowiedziałeś? Że trzeba szanować przyrodę, że trzeba oszczędzać prąd. I środowisko ponad wszystko, no to trzeba robić wszystko, żeby to środowisko było czyste, żeby było dobre i żeby nam się dobrze w tym środowisku żyło. Na pewno ta prezentacja była bardzo pouczająca i mam nadzieję, że uczniowie dużo z niej wyciągnęli ważnych informacji, które na pewno będą przenosić w życie. Kolejną częścią będzie pokaz mody ekologicznej. Został on przygotowany przez wszystkie klasy, czyli zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, jak i młodzież z gimnazjum. Wykonany z spódniczki, która jest z takich kwiatów małych. No i tutaj bluzki, wachlarz, taki szalik i stół, taki welon. Strój wykonywaliśmy przez około 10 osób, był wykonywany przez 2 dni. Najwięcej czasu te kwiatki zajęły nam roboty, bo to było dużo. Więc zaczerpnęłam ten pomysł z tego, że najpierw miała być suknia balowa zrobiona z papieru i potrzebowałam góry. Jak już zrobiliśmy górę, okazało się, że ona jest, no powiedzmy, wygląda jak pancerz. I szukałyśmy później bohaterki, która ma pancerz i najpierw miała to być Lux z gry League of Legends, ale później okazało się, że prostszy będzie do wykonania strój Wonder Woman. Suknię panny młodej jest wykonana z woreczków foliowych i płatków kosmetycznych, jak widać. Na szyi mam naszyjnik z kapsli. I w sumie to tyle.
ostatnim punktem tego wydarzenia był projekt edukacyjny Żyj smacznie i zdrowo, którego celem było zapoznanie się uczniów z zasadami zdrowego odżywiania. Dzisiejszy dzień będzie to dzień sałatkowy. Każda klasa z przepisów, bo są książeczki z poszczególnych tych edycji, ma przygotować jedną sałatkę i zaprezentować komisji. Będzie oceniany sposób przygotowania, oczywiście walory smakowe też, chociaż każda będzie miała właśnie swoje jakieś zawartości kaloryczne inne. I ogólnie wystrój stoliczków będzie i przy okazji będzie jeszcze gra planszowa, której dzieci będą mogły się zaprezentować zaprezentować swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Młodzież bardzo chętnie, jak widać, bierze udział w tych projektach i tutaj naprawdę klasy się jednoczą, mają ciekawe pomysły, bardzo się angażują. Angażują się i uczniowie, oczywiście wychowawcy, ale także i rodzice. Dzisiaj od rana w klasie i w szkole widać było rodziców, którzy w jakiś tam sposób jeszcze pomagali swoim pociechom, szczególnie z tych klas czwartych, na przykład zaczynających dopiero, ponieważ projekt obejmuje uczniów od klasy czwartej do siódmej, no i klasy gimnazjalne. Także zaangażowanie jest bardzo duże, pomysłów jest masa, będziemy mieli okazję za chwilę to jeszcze zobaczyć.